Dobrze, witam Państwa na dzisiejszej naszej konferencji, w której biorę udział wicestarosta pan Jacek Kuć, członek zarządu Uniwersytetu Śląskiego i moja osoba Tomasz Zamorski, starosta Kołobrzyski. W planach mamy, proszę Państwa, spotykać się z Państwem w miarę regularnie. Dzisiaj jest to pewna wigilia takiego spotkania, natomiast też jest kilka powodów, z którym chcielibyśmy się, też tematu, z którym chcielibyśmy się z Państwem podzielić. Najważniejszy temat to 8 kwietnia. Dzisiaj od godziny 8 trwają rozmowy w Warszawie pomiędzy stroną nauczycielską reprezentowaną przez Związek Nauczycielstwa Polskiego a reprezentacją rządu, na czele której stoi pani premier Beata Szydło. Nie ukrywamy, że ten temat jest dla nas bardzo ważny. My jesteśmy po spotkaniach z dyrektorami szkół, również spotkaliśmy się ze związkami zawodowymi na terenie, działającymi na terenie powiatu kołobrzyskiego, związkami nauczycielskimi. Mamy tutaj własne przemyślenia, ale w tym temacie uzgodniliśmy, że wypowie się pan Mirosław Tesikowski. Nie ma dzisiaj to z nami, co chcę od razu zauważyć, pani Helenie Liszgruchała, ale to jest związane tylko i wyłącznie z tym, że w chwili obecnej trwają targi edukacyjne i pani Helena Liszgruchała właśnie w tych targach z ramienia zarządu bierze udział. To jest temat główny. Później omówimy jeszcze kwestie dotyczące działań, które prowadzone są w Radzie Powiatu. Gdzieś na końcu ja spróbuję pewne kwestie podsumować, a teraz oddaję głos panu Mirosławowi Tesikowskiemu. Szanowni Państwo, niedawno konferencję radnych Prawa i Sprawiedliwości pan Henryk Wieńkowski dokończył słowami: no to nauczycieli mamy z głowy. Ja chcę powiedzieć, że my jako zarząd powiatu nie mamy nauczycieli z głowy. My z dużym niepokojem obserwujemy to, co się dzieje wokół oświaty naszej krajowej. Z dużym zainteresowaniem obserwujemy trwające rozmowy rządu z przedstawicielami Związku Nauczycielstwa Polskiego i strajkującą Solidarnością w regionie małopolskim. Chcę powiedzieć, że na dzisiaj, na godzinę 9 mamy wiedzę, że w Kołobrzegu, w naszych szkołach, dla których my jesteśmy organem prowadzącym, udział w strajku w wyniku przeprowadzonych referendów weźmie udział 8 naszych placówek oświatowych. Natomiast w 2 placówkach nie były przeprowadzone referenda i te placówki nie przystąpią do strajku, jeżeli taki zostanie ogłoszony 8 kwietnia. Jest to ośrodek szkolno-wychowawczy Okruszek i ognisko pracy pozaszkolnej. Pozostałe nasze placówki oświatowe zdecydowaną większością głosów biorących udział w referendum zdecydowały się o przystąpienie do strajku. Ja chcę powiedzieć, że wszyscy wiemy, że głównym motywem akcji strajkowej, akcji protestacyjnej są wymagania dotyczące zwiększenia nakładów na płace nauczycieli, żądania 1000 zł brutto. Jest przy tym wszystkim bardzo wiele półprawd, nieprawd i przekłamań. Chociażby fakt, gdzie wielokrotnie premier naszego rządu Mateusz Morawiecki mówił, że samorządy oszczędzają na płacach nauczycieli. Ja chciałbym zwrócić uwagę, że my jako organ prowadzący rokrocznie dokładamy do płac nauczycieli znaczące kwoty. O ile subwencja oświatowa w naszym przypadku, w naszym budżecie około 100-milionowym, to jest 38 milionów złotych, to 9 milionów w 2018 roku dołożyliśmy jako powiat do oświaty, w tym większość na płatne. Chcę zwrócić uwagę, że my i tak jesteśmy w miarę komfortowej sytuacji, ponieważ nasze jednostki z racji położenia, piękne morze, piękne obiekty, dobrze przygotowane, wyremontowane, rokrocznie uzyskują około 5 milionów, konkretnie w ubiegłym roku 5 milionów 600 tysięcy dochodów własnych, które w 100% trafiają do placówek. Chcę oświadczyć, że powiat kołobrzyski nie zmniejszał budżetów szkół, nie zabierał jakiejkolwiek złotówki dochodów własnych i te 5 milionów 600 tysięcy plus 3 miliony z powiatu przeznaczone w budżecie trafia do placówek oświatowych. Więc nieprawdą jest, że jednostki samorządu oszczędzają na płacach nauczycieli. Oczywiście my jak najbardziej chcielibyśmy, żeby nauczyciele zarabiali dobrze. W pewnym sensie solidaryzujemy się, zresztą solidaryzujemy się z każdą grupą społeczną, która
które uzyskują niskie dochody. No jest taki czas, że rząd chwali się doskonałą koniunkturą gospodarczą i nadwyżkami w budżecie, bądź też bardzo bogatym budżetem, więc siłą rzeczy różne grupy walczą, że tak powiem, o swoje. Nauczyciele szczególnie zasługują. Ja chcę powiedzieć, że my nie mamy kłopotu, ponieważ to nie jest specyfika, tylko tak wynika ustawowo. W naszym obszarze działania są jednostki szkoły ponadpodstawowe, gdzie w zasadzie nie ma problemu z zapewnieniem opieki nad uczniami. Ten problem występuje w przedszkolach i w szkołach podstawowych. U nas dyrektorzy w miarę możliwości, jeżeli będą chętni, otworzą czy sale gimnastyczne, czy stworzą warunki do jakiegoś innego spędzenia czasu niż zajęcia edukacyjne. Natomiast nie ma takiego problemu. Dorosły uczeń może nie przyjść do szkoły, jeżeli strajk zostanie ogłoszony. My wierzymy w to, że gdzieś tam spotkają się oczekiwania związkowców, nauczycieli i propozycje rządowe, aczkolwiek po wczorajszym dniu te rokowania nie są najlepsze. Ciekawa jest propozycja prezydenta Dudy, który zaproponował 50% koszt uzysku dochodów, z tym, że też od razu chcę zwrócić uwagę, że o ile dla nauczycieli propozycja mogłaby być ciekawa, o tyle dla samorządów jest to uderzenie w budżety samorządów. Nikt tego nie skonsultował z samorządami, ponieważ każdy samorząd, czy miejski, czy gminny, czy powiatowy ma udział w PIT-ie. A więc zmniejszenie dochodów podatkowych uderza w dochody powiatów. Natomiast propozycja pewnie ciekawa, nie wiemy, jak się ustosunkują związki zawodowe. Chcę powiedzieć, że my dopełniliśmy w zasadzie wszystkiego, co było w naszej mocy, żeby szkoły były, jeśli można kolokwialnie powiedzieć, przygotowane do tej akcji strajkowej. Nie opowiadamy się. Również chcę powiedzieć, że na pytanie, od razu przed ewentualne pytania, czy będziemy płacili za strajk. To nie jest tak, że płaci starosta czy organ prowadzący. Płatnikiem dla nauczyciela jest dyrektor szkoły i zgodnie z ustawą o prowadzeniu sporów zbiorowych nie ma takiej opcji, żeby dyrektor zapłacił za strajk, ponieważ narazi się na naruszenie dyscypliny finansów publicznych. My możemy jedynie jako powiat, jako organ prowadzący zapewnić, że bez względu na to, czy strajk będzie, czy strajk jak długo będzie, z całą pewnością nie dokonamy z tego tytułu zmian w budżetach naszych jednostek oświatowych. Nie zostaną one zmniejszone i to już będzie ewentualnie rola dyrektorów, czy znajdzie jakąś formę rekompensaty i obyśmy, i mamy nadzieję, że ten strajk albo nie dojdzie do skutku, albo będzie jak najbardziej krótki. Tym bardziej, że chcę zwrócić Państwu uwagę, że w przypadku naszych szkół ponadpodstawowych do 23 kwietnia powinny odbyć się rady pedagogiczne, które przeprowadzą klasyfikację uczniów klas trzecich. Termin zakończenia roku szkolnego dla tych klas jest 26 kwietnia, a więc termin jest krótki. Nasze obawy wynikają z tego, żeby tylko ten strajk, jeżeli już w ogóle będzie, żeby się nie przeciągał. Wierzymy zarówno w mądrość rządzących, jak i w mądrość naszych nauczycieli, w których nie wątpimy. Także sytuacja w powiecie kołobrzeckim nie odbiega od sytuacji krajowej. Tak jak powiedziałem, 8 placówek na 10 przystępuje do strajku, jeżeli taka decyzja zostanie w dniu jutrzejszym podjęta, ponieważ jutro musi taka decyzja być podjęta, żeby spełnić warunek 5-dniowego terminu powiadomienia o strajku. Dziękuję bardzo, proszę Państwa, na temat sytuacji panującej w Radzie Powiatu, ze szczególnym uwzględnieniem Komisji Rewizyjnej, chciałbym powiedzieć, że pan wicestarosta Jacek Kuś. Nie odnieść się do słów, które padły w tamtym tygodniu ze strony radnych Prawa i Sprawiedliwości w kontekście wystąpienia z prac Komisji Rewizyjnej. Chcielibyśmy tutaj poinformować wszystkich Państwa, że tak naprawdę przyczyn tej decyzji nie rozumiemy. Z uwagi na to, że jednym z podstawowych powodów, który jest przytaczany przez pana Henryka Binkowskiego, to jest to, że jego uwagi, jego propozycje nie są uwzględnione w kontekście kontroli, która miałaby ewentualnie się odbyć. Otóż chciałbym Państwa poinformować, że każdy klub działający w powiecie
miał możliwość przedstawienia swoich tematów, którymi miałaby się zająć w tym roku komisja rewizyjna i żaden z tych tematów nie został odrzucony ani skreślony, więc to jest takie przekłamanie i myślę, że działanie takie doraźne, polityczne po to, aby uderzyć w panią przewodniczącą komisji rewizyjnej, panią Wioletę Dymecką. Jest to, ja to oceniam, my to oceniamy jako bardziej spór personalny, nie mający nic wspólnego z tym, z rzeczywistością, która miała miejsce przy kreowaniu i budowaniu tematów do prac komisji. Ja chciałbym też powiedzieć, że ta demagogia, która wypłynęła z ust radnych PiS-u, a głównie z ust radnego Winkowskiego, nie ma żadnych podstaw z uwagi na to, że każdy radny, i to pan Winkowski przytoczył na swojej konferencji prasowej, może mieć wgląd w dokumenty, może dopytać urzędników, może przeprowadzić swoją kontrolę. Tutaj nie ma nic do ukrycia. To też w swojej wypowiedzi przytoczyła pani przewodnicząca komisji, pani Wioleta Dymecka, gdzie powiedziała, że na najbliższym spotkaniu komisji rewizyjnej zajmą się tym tematem. Jeżeli będzie taka konieczność, to spotkają się z radni, z urzędnikami, aby sprawdzić te tematy, które nurtują radnych Prawa i Sprawiedliwości. Także chciałbym tutaj uspokoić państwa, bo te takie dramatyczne słowa, które płynęły na tej konferencji, nie mają naprawdę tutaj żadnych podstaw. Staramy się, aby praca Rady Powiatu była zrównoważona. Mieszkańcy Kołobrzegu i Powiatu Kołobrzeskiego zaufali Koalicji Obywatelskiej i Sojuszowi Lewicy Demokratycznej. Tą koalicję stworzyliśmy i staramy się, żeby te prace przebiegały sprawnie. My rozumiemy również, że niektórzy radni uprawiają tak zwaną politykę, zbliżają się wybory do Europarlamentu, za chwilę wybory do parlamentu i ta polityka się wkrada, ale tutaj ze strony zarządu, jako wicestarosta, chciałbym państwa zapewnić, że nie dzieje się nic złego i prace komisji rewizyjnej trwają, przebiegają dobrze, także myślę, że wszystko jest w najlepszym porządku. Chciałbym jeszcze dosłownie kilka słów powiedzieć na temat, też obserwujecie państwo sesję Rady Powiatu i też chciałbym się odnieść do tych donosów, tych skarg, które wpływają anonimowo na sesję powiatu. I ostatnio nawet wywiązała się dosyć długa dyskusja na ten temat, że są podpisywane dokumenty imionami i nazwiskami osób, które w ogóle w tym powiecie nie mieszkają, nie funkcjonują. Więc to też pokazuje taki poziom dyskusji, który nam się chce narzucić. My naprawdę chcemy rozmawiać o temacie czy DPS-ów, czy innych tematów, które nurtują opozycję, ale opierajmy się na przykładach, spotykajmy się z pracownikami, spotykajmy się z urzędnikami, aby rozmawiać rzeczowo, a nie nasyłajmy na siebie, czy wysyłajmy anonimy, które naprawdę nie mają żadnych podstaw tutaj w tym dalszym funkcjonowaniu. To tyle ode mnie, jeżeli państwo pozwolicie, przekażę głos panu staroście. Dzięki bardzo, proszę państwa. Ja również chciałem parę słów poświęcić panu radnemu Bieńkowskiemu. No to nie jest tak, że ta konferencja ma służyć tylko temu celowi, natomiast parę rzeczy musi być wyjaśnione. Tutaj czytając jeden z portali, jest to portal Kołobrzeski, przeczytałem wypowiedź pana Bieńkowskiego, który chciał kontroli konkursu w starostwie i cytuję jego słowa: to jest często fikcja i naruszenie przepisów prawa. Ja rozumiem, że pan Henryk Bieńkowski jest krótko stażem w powiecie, pewnie jeszcze się musi dużo tego powiatu nauczyć, tylko przypomnę, jaka jest procedura, o którym państwa również informowaliśmy, bo tutaj jakieś emocje wybuchnęły przy jednym z konkursów. Do 30 września wszystkie organizacje pozarządowe składają wnioski do nas, te wnioski są zbierane. Później do końca roku, w takim najkrótszym skrócie, jest uchwalany budżet. Myśmy w poprzednim roku, ten budżet przyjęli 20 grudnia, a 18 stycznia spotkał się zarząd tutaj właśnie na tej sali, gdzie podjął decyzję, które rzeczy nas interesują i którym rzeczom chcemy poświęcić czas i środki. I było to wszystko zgodne z konsultacjami społecznymi, które się również w tym zakresie odbyły. Zadania powiatu są opisane w artykule 4, ich jest dokładnie 26. Nie będę ich cytował wszystkich, każdy może sobie zajrzeć. Są takie zadania, które powiat bardziej interesują, są takie zadania, które powiat mniej interesują. O tym decydują radni i zarząd powiatu. Że procedura dotycząca konkursów jest procedurą
jawną i stosowaną w całym kraju. Podam Państwu kilka przykładów. Mam tu na przykład ogłoszenie prezydenta miasta Krakowa, który ogłasza konkurs na wydanie książki Pomiędzy ideą a rzeczywistością dziesięciolecia działalności Maltańskiego Centrum Pomocy Niepełnosprawnym Dzieciom i ich Rodzinom w Krakowie, czy też ogłoszenie wójta gminy Papowo-Biskupie, który ogłasza konkurs na skład i wydanie książki Szkice z dzieł gminy Papowo-Biskupie, tudzież prezydent miasta Łodzi ogłasza otwarty konkurs na wydanie książki Złoto i zdrowie w dokumentach i pamięci mieszkańców. Proszę Państwa, my generalnie konkursy, które ogłaszamy, nie traktujemy jako żadna fikcja. Są to prawdziwe i rzeczywiste konkursy na zadania, które wcześniejśmy sobie określili. Takimi zadaniami są na przykład kwestie dotyczące wsparcia Amazonek, wsparcia hospicjum, otolaryngologii kołobrzeskiej, gdzie są prowadzone badania przesiewowe. I też nie zakładam, że radny Miękowski mówi o fikcji tej, która prowadzona jest w Urzędzie Wojewódzkim. I tu podam Państwu kolejny przykład. Pan wojewoda zachodniopomorski w dniu 2 sierpnia roku 2016 przekazał z rezerwy celowej budżetu państwa kwotę 161 tysięcy złotych z przeznaczeniem na utworzenie w czynniku filii powiatowego ośrodka wsparcia w Kołobrzegu na 20 miejsc. No i myśmy na ten cel określony dokładnie i literalnie przez pana wojewodę również taki konkurs ogłosili. Odnoszę wrażenie, proszę Państwa, że pan radny Miękowski przystąpił do pewnego klubu, który funkcjonuje w mieście. Taki klub tworzy na przykład pan radny Plewko. I tutaj widzimy bardzo podobną retorykę, chociaż jeszcze w roku 2017, tutaj cytuję z kolei inny portal, pan Henry Miękowski uważa, że Krzysztof Plewko pomówił go podczas swojej wczorajszej konferencji i tu cytat z pana Miękowskiego, on mi zarzuca, że brałem łapówki. To nieprawda, mówi Henryk Miękowski. Proszę Państwa, kończąc to, co też usłyszeliśmy na konferencji pana Henryka Miękowskiego dotyczącej sytuacji, w której mówi, że nauczyciele mamy z głowy, uważam, że on nauczycieli ma nie tylko z głowy, ale również i gdzieś. Tutaj z kolei podam Państwu przykład z oświadczenia majątkowego Henryka Miękowskiego. Pan Henryk Miękowski jest członkiem Rady Nadzorczej Radia Koszalin z wynagrodzeniem rocznym za rok 2017 w kwocie blisko 40 tysięcy złotych, co przekłada się na kwotę około 3 tysięcy złotych miesięcznie. No biorąc pod uwagę, że nauczyciele zarabiają 2,5 tysiąca złotych miesięcznie, rzeczywiście można mieć nauczycieli z głowy. Dziękuję bardzo. Czy jakieś pytania?